Hej, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do filmu, test na żywo, nowości kosmetyczne, które nabyłam ostatnio, bo coś tam mi wpadło i stwierdziłam, że się z Wami tym podzielę. Będę to pokazywała podkład, produkt brwi, puder i coś do ust. Wszystkie te produkty mam dzisiaj na sobie, więc jeżeli jesteście zainteresowane, to zapraszam Was do oglądania. Więc zacznę sobie dzisiaj od podkładu Gosh. I on ma taką pipetkę, jak widzicie. I to jest nowość. On tu ma olejek arganowy, nawadniający i wygładzający. I on ma jakiś... Czy on ma jakiś olejek? No niby coś tam ma. No generalnie nawilża, więc ja sobie dam dość dużo kropelkę. I teraz tak, nie wiem, czy nałożyć go palcami, czy nałożyć go pędzlem, więc nałożę go po prostu tak palcami i rozetrę pędzlem, dlatego że on jest bardzo wodnisty i on ma lekkie krycie do średniego. I z tego, co widziałam na zagranicznym YouTubie, dziewczyny używają go albo pędzlem, albo palcami go rozcierają. Mówią, że na pewno nie gąbeczką, bo bardzo wpija, więc zobaczymy, co z tego będzie. Moja cera jest zmieszana w kierunku do tłustej, czasem suchej. W tym momencie jest taka bardziej sucha. No i tak zabierałam się do kupna nowego podkładu i stwierdziłam, że skuszę się na ten, a co mi szkodzi, dam Wam znać. No i to, co już widzę, to dość... Z jednej strony łatwo się rozprowadza, ale z drugiej strony zostawia ślady po pędzlu, więc nie wiem, o co chodzi. To jest lekkie krycie do średniego, ja nie potrzebuję mocnego krycia. Ja byłam wielką zagorzałą fanką... jakiego podkładu? Estée Lauder Double Wear, a potem Vichy Derma Blend, ale no stwierdziłam, że jednak nie potrzebne mi jest takie mocne krycie, a wszystko inne, jakieś tam zaczerwienienia czy niedoskonałości zakrywam po prostu korektorem. W kamerze jestem trupem, po prostu jest strasznie biały ten podkład, natomiast on nie jest taki w rzeczywistości, no i oczywiście jeszcze będziemy go pudrować. Co mogę powiedzieć? No spoko, zobaczymy... Jest taki trik podobno, że jeżeli się go zmiesza z kremem, to on będzie taki dewy, czyli taki nawilżający, taki aż rozświetlający. Ale mi chyba na takim efekcie nie zależy, więc... Okej. Okay. No to mam tu jeszcze tą resztkę. To sobie dołożę. Bardzo wydajne z tego, co widzę, bo naprawdę kropelka wystarczy, żeby pokryć całą twarz. Na bank. Okej. Okay. No, myślę, że spoko. No, jest bardzo jasny, nie powiem, że nie. Tego, co się obawiam, to to, że on szybko mi zejdzie z twarzy. Spłynie po prostu, bo jakby mi się przytuści skóra, no ale zobaczymy. Jest bardzo leciutki. Wow! Bardzo leciutki. Bardzo miły w dotyku. Skóra bardzo miła w dotyku. Rzeczywiście taka nawilżona. Nie czuję w ogóle, jakby miał jakikolwiek podkład. No, ale... Dobra, więc jak na razie myślę, że krycie rzeczywiście lekkie, naturalny bardzo, więc gość, zobaczymy, jak mi się sprawdzi w kolejnych dniach. A teraz, żeby sobie troszeczkę rozjaśnić pod oczami, to jest też nowość, Liquid Camouflage z Catrice i ja sobie go właśnie nałożę pod oczy. Właśnie tak. To już akurat tego produktu już wcześniej używałam, więc to nie będzie taki test na żywo, ale nie używałam go pod oczy. I w czym sobie to wklepię, albo rozmarzę, rozblenduję takim pędzelkiem z Real Techniques. Delikatnie tutaj przy linii rzęs, bo ja już mam makijaż oczu zrobiony, bo nie będę nic do oczu nowego testować, a resztę sobie wklepię. No i ten niby kamuflaż to jest nowa wersja tego kamuflażu w słoiczku i bardzo mi się podoba ten zamysł. No fajnie. I teraz kolejna nowość, to jest oczywiście puder Paese, który widzieliście już pewnie podczas vlogmasu, no ale użyję go do tego, dlatego że jak widzicie, ten podkład się troszeczkę błyszczy. Mogłabym to tak zostawić, no ale ja lubię mat i użyję do tego celu Paese i po prostu
Uwielbiam ten puder, polecałyście mi go i bardzo się cieszę, że w końcu się na niego zdecydowałam, więc przy kolejnej wizycie w Polsce na pewno go zakupię. Nakładam na wieczko, tu mam pędzel, on nie jest najlepszy ten pędzel, bo nie jest naturalnego włosia z Bare Minerals i sobie go po prostu tak wklepię. Okej. Teraz sobie szybko wykonturuję twarz. I do Was wrócę. Okej, dodałam sobie trochę bronzera, jak widzicie, niedużo. I teraz zabieramy się za brwi, bo to naprawdę, tak naprawdę nagrywam ten film właśnie dla tego produktu Freedom, który mam w ręce, no i oczywiście dla tego podkładu. No i o co tu chodzi? Tutaj mam taką pomadę do brwi a la Anastasia Beverly Hills. I tutaj mam medium brand. To kosztowało około 5 funtów, więc ułamek ceny Anastazji. Przegapiłam, zagapiłam się, nie sprawdziłam, bo ja zawsze sprawdzam, czy ktoś otwierał. No i niestety kupiłam wypędzlowany produkt, więc tak trochę, no nie chcę powiedzieć, że się brzydzę, no ale już trochę mnie to tak, wiecie, no lubię, jak coś jest wszystko nowe, więc słuchajcie, no jak już otwieracie, czy chcecie zobaczyć kolor, no to nie ciapciajcie, tam nie wkładajcie paluchów, no bo to przecież nie ma sensu. Aha, no i to stwierdziłam, że zastąpi mi mojego Aqua Brawa, który mi się naprawdę kończy, a ostatnio przy ostatniej wizycie w Polsce pani kosmetyczka coś mi zrobiła z brwiami i nie mam ich, są bardzo cienkie, więc zwykła kredka cień nie wystarcza, a kredka no też jakoś nie bardzo, więc zobaczymy, co z tego będzie. Wzięłam, aha, w kolorze mam medium brown, czyli średni brąz. No jedziemy. Zacznę od dołu. Fajny kolor, bo jest zimny, już wam od razu mogę powiedzieć. I nie za ciemny, więc myślę, że teraz mam inny kolor włosów, to bardziej naturalny, to teraz to mi się fajnie będzie sprawdzać. I w ogóle używam pędzla z Revolution i ten do podkładu też bym pędzlem z Revolution. I chyba wam nagram, ktoś mnie poprosił na Instagramie, czy bym mogła nagrać film o pędzlach z Revolution. No ale ja ich nie używałam. Teraz je odkopałam, jak się już wypakowałam całkiem. No i poużywam i może wam kilka słów powiem. Generalnie ten pędzel do pudru, do podkładu jest spoko, a ten do brwi też jest bardzo fajny, bo jest taki twardy i zbity. No a jeżeli chodzi o tą pomadę do brwi, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Bardzo fajny produkt, więc chyba nie będę robić drugiej brwi tutaj z wami, bo to nie ma sensu. Bardzo fajny, zimny brąz, ale nie jest to czarne, nie jest to bardzo brązowe, tylko właśnie taki średni, więc jak jesteście brunetkami, macie taki kolor włosów jak ja, to na pewno wam się sprawdzi, bardzo uniwersalny. Wiecie co, porównam go do Aqua Brow, zaraz zobaczymy kolor. No, myślę, że mogłoby być duplikatem Aqua Brow. Tutaj jest Make Up Forever Aqua Brow, a ten wyżej to jest właśnie ten, co mam na brwiach, medium z Freedom, tak to się nazywa, Freedom. Więc bardzo podobny, identycznie mogłabym rzec nawet, chociaż tak jak patrzę, to myślę, że ten jest zimniejszy, ten z Freedom, jest nawet lepiej. Więc fajnie znaleźć jakiś duplikat, zobaczymy co dalej z tego będzie, więc wracam do Was po skończeniu drugiej brwi. Więc tak prezentują się brwi, myślę, że produkt jest godny polecenia, bardzo fajny. No, powiem wam, że na piątkę z plusem. Myślę, że to będzie kolejny ulubieniec do lutego. Wow, i co teraz? No i teraz ostatni produkt z Polski, kolorówkowy, to będzie pomadka z Essence w kolorze 11 in the Nude. I to jest też jest nowość, ale ja już ją użyłam raz do tutorialu o ustach Kim Kardashian pod poprzednim filmem. I już wam pokażę, jak je prezentuję i ja jestem bardzo zadowolona z tego Satin Mauve 06. Nie będę sobie dzisiaj nic powiększać, po prostu to wypełnię. No i tak się prezentuje całość, cały mój makijaż. Bardzo prosty, w sensie to nie jest żaden tutorial, tylko chciałam sobie właśnie przetestować te produkty. No i to, co mogę powiedzieć, to no brwi mi się bardzo podobają. Uważam, że jest świetny produkt. Za piątkę, czyli za 25 zł, no myślę, że wow, jestem bardzo zadowolona, bardzo, bardzo zadowolona, bo szukałam właśnie takiego produktu, który nie będzie kredką ani cieniem, a nie chciałam wracać do Aqua Brow, do Aqua Brow,
dlatego że ciężko jest dostępny w Wielkiej Brytanii i dość drogi. Natomiast również nie chciałam używać kredki ani cieni, a myślę, że to po prostu to jest cudeńko. Jeżeli chodzi teraz o podkład, to bardzo mi się podoba jego wykończenie po przypudrowaniu pudrem PZE. Więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego, które się nada do budowania krycia, mogę Wam polecić, bo jest naprawdę fajny, ale no nie wiem jak się będzie trzymał. Zobaczymy, zobaczymy. Niestety jest dość późno, więc nie będę miała okazji go przetestować, ale na pewno jutro się nim pomaluję do pracy, to pewnie na Instagramie czy coś dam Wam znać, jak się sprawdził. No a jeżeli chodzi o konturówkę, no to kurczę, no sorry, dziewczyny, no lećcie po te konturówki, bo one są po prostu mega, te z Essence. Ja jeszcze kupiłam czerwoną, ale stwierdziłam, że teraz do tego filmu nagram to nude, chociaż mogłam w sumie użyć czerwonej, żeby było bardziej szalenie. Bardzo ładny kolor, też ten czerwony, to jest w odcieniu Femme Fatale. No i to by było na tyle, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. Jeżeli nie lubisz mnie oglądać, to odsubskrybuj. No i to by było tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku, buziaczki, pa pa!